Kładąc akcent na tak zwane devotio mariana, czyli mnożenie różnego rodzaju form modlitewnych, zapominamy o rzeczy istotnej, czyli że oprócz tej warstwy do Maryi jest jeszcze druga warstwa jak Maria. Całość życia katolickiego w nowej formie pod opieką naszej pośredniczki u Jezusa. Nas na początku będzie interesowało całość życia katolickiego. Całość życia katolickiego ma być przesiąknięta Duchem Maryjnym. Ma być z jednej strony obmodlona, ale z drugiej tej strony ma być prowadzona tak jak Maryja. Dlatego w tych spotkaniach spróbujemy się przyjrzeć na podstawie zarówno miejsc maryjnych, które mamy w Ewangeliach, ale także i na podstawie tekstów apokryficznych i tradycji Kościoła, jak żyła Maryja. Całość życia katolickiego, doskonale wiemy, że ta warstwa życia doczesnego, czyli to, czym zajmujemy się wszyscy na co dzień, każdy według własnego stanu, według własnego powołania. Pod hasłem życie mamy zarówno pracę, jak i dom rodzinny, małżeństwo, dzieci, wychowanie, robienie zakupów itd., itd. To jest ta warstwa życia doczesnego, ale też jest warstwa życia duchowego. Modlitwa, jest asceza, pokuta, sakramenty. I spróbujemy to wszystko ująć według widzenia Najświętszej Dziewicy. Raz będziemy mówić o tej warstwie życia doczesnego, następnym razem o warstwie życia duchowego i tak na przemian. Zapraszam za 2 tygodnie o tej samej porze. Dziękuję bardzo.